Cześć, z tej strony Marcin. Dzisiaj będzie rozpakowanie słuchawek gamingowych, słuchawek dla graczy z mikrofonem od firmy ART. Czyli to kojarzy się Wam może z testami niedrogich akcesoriów, takie jak myszki, klawiatury i także słuchawki. W tym przypadku mam już typowo słuchawki dla gracza z gamingowym designem, z mikrofonem i wszelkimi cechami. Za to słuchawki bardzo niedrogie. Aktualne ceny sprawdzicie sobie w opisie filmu, natomiast wyglądające dość porządnie, dość fajnie. Rzut oka na opakowanie, a teraz już zabieramy się za właściwe rozpakowanie. Oglądajcie! No dobrze, przed nami słuchawki ART X1, najnowsze z ich oferty gamingowej. Mamy informacje for games, do konwersacji, czyli z mikrofonem, high quality speakers. To akurat zaznacza każdy producent, nawet słuchawka jest za 20 zł, więc to po prostu zweryfikujemy, i high quality microphone jak wyżej. Trzeba będzie po prostu przetestować test mikrofonu, sami usłyszycie. Mamy wizualizację, mamy też same słuchawki, widzimy je przez okienko. Wydają się być dość fajnie wykonane, ale oczywiście to sobie sprawdzimy. Specyfikacje: 40 mm przetworniki, pasmo przenoszenia standardowe od 20 Hz do 20 kHz, oporność 32 ohmy, 110 dB dynamiki oraz częstotliwości mikrofonu od 16 Hz do 20 kHz przy oporności 2200 ohmów. Dwa wtyki mini jack i długość kabla około 2,5 metra. Dobra, coś wiemy. No i z tyłu mamy w formie graficznej sterowanie na przewodzie, czyli pilocik jest, wysuwany mikrofon, komfortowe, dobrze wyciszone nauszniki. Sprawdzimy, dwa jacki, nieplączący przewód w oplocie, więc jest jakiś plus, oczywiście miękki, wygodny pałąk. Dobra, teorię mamy, przechodzimy do praktyki. Naprawdę jestem bardzo ciekaw słuchawek w tak niewielkiej, niewygórowanej cenie. I powiem szczerze, że może być to hit, a może być to po prostu hit. No dobrze, słuchawki już opuściły kartonik. Są faktycznie dwa mini jacki. Pozłacane chyba nie są. No nie są, są zwykłe, ale ok. I są trzypinowe, czyli osobno dla mikrofonu, osobno dla słuchawek. Przewód, jak widzicie, z dwóch takich cieńszych się nam przekształca w jeden grubszy. No faktycznie miękki. Taki sznurkowaty bym powiedział, więc fajnie. Mamy ten panel sterowania, o dziwo nawet skręcany, a nie jakiś stopiony z jednego elementu, więc też to wygląda trochę lepiej. No, zwykły plastik, taki najzwyklejszy plastik, on off, włącznik, wyłącznik mikrofonu, dość tak topornie chodzący. Mam uczucie takie, że może to za którymś razem po prostu strzelić i nie będzie działać. Mamy też regulację w postaci potencjometru, który kręci się ciężko na razie. Niestety jest tak osadzony, że trzeba tam ten palec do środka włożyć. Powinno być to bardziej wystające, ale ok. Może jest to tak specjalnie zrobione, żebyśmy na przykład przypadkiem nie ściszyli sobie. Nie wiem. Zakotwiczenie w słuchawce. No. No zobaczcie. Ma to tutaj luzy. Mam nadzieję, że ta słuchawka jeszcze zagra w ogóle. Czy jest to przylutowane w środku. Dobra, nie będę ciągnął, bo jeszcze popsuję bardziej. I będzie na mnie. Natomiast patrzymy po kolei. Pałąk. No, jest elastyczny, jest wytrzymały. Chociaż mam wrażenie, że jak przekręcam mocniej, to ta gąbka ze środka, o właśnie, zaczyna odchodzić, widzicie? Tak więc ona jest po prostu chyba jakoś tutaj wczepiona w te boki i tyle. Nie będziemy tego ruszać. No, dość twarde, natomiast od góry nie powinno tutaj to robić znaczenia większego. Niebieskie elementy ozdobne, prowadnice oczywiście plastikowe w pełni, dość ciężko chodzące na razie, takie średniej grubości, rozszerzają się dość lekko, też nie czuję, żeby był jakiś ucisk. Natomiast widzicie pozycję słuchawek, one tak chyba nie dopasują się dobrze do użytkownika, zresztą założę je w testach, przetestuję, to zobaczymy. Co do przestrzeni, nie wiem, czy całe uszy wejdą, chyba nie. Natomiast mamy też mikrofon rozkładany w ten sposób. Mamy tutaj całe szczęście matowe elementy, logo ART i troszeczkę też niebieskiego plastiku, takiej bardzo przeciętnej jakości. Lepiej to matowy wygląda. No i co do miękkości tych nauszników, wiem, że miękkość jest średnia, nie odczuwam tutaj komfortu memory foam ani nic takiego. Jestem ciekaw, czy to się ubije po czasie. I co do
miękkości tej tutaj skóry ekologicznej obicia, no to jest tak przeciętnie. Bywały rzeczy bardziej miękkie, bardziej wygodne, a natomiast bywały też bardziej toporne, więc zobaczymy po prostu w testach, jak to wyjdzie. Pamiętajcie, słuchawki bardzo tanie, sprawdźcie cenę w opisie filmu, jak zagrają, czy wytrzymają testy, jaka będzie jakość dźwięku z mikrofonu, dowiecie się wszystkiego w recenzji. Na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!